Witajcie w kolejnym odcinku. To będzie powtórka jazdy po autostradzie Maserati MC12, ponieważ w poprzednim odcinku nie poszło nam za dobrze. Pechowo drugie miejsce zająłem, więc teraz wchodzę sobie tutaj w ten rajd przełajowy wzdłuż wybrzeża na rondzie, który jest. Zawody niestandardowe. I tutaj wyświetlają się moje zawody, które ja sobie tu zrobiłem. Jedno, dwa okrążenia, pięć okrążeń. Specjalnie w celu zdobywania punktów wybiorę sobie to jedno okrążenie. No i zobaczymy. Może teraz uda się bezbłędnie pojechać i zobaczyć, jaki będzie wpływ z tego samochodu. Dobra, to jedziemy. No, start nie był zły. Już trochę punktów wpadło. Na piątce on praktycznie 400 przekracza. 400 kilkanaście. Na szóstce można minimalnie jeszcze dociągnąć. Ale raczej, że tak powiem, z górki. No, mnożnik już wskoczył na 7 szybciutko, błyskawicznie. To jest jeden z najlepszych samochodów, jeśli chodzi o perki. Rewelacyjna szybkość 2000. Nam tu wskakuje co chwila. No i ja tu się postaram teraz jakoś wykręcić. I jedziemy. No ciekawe, czy nam się ten łańcuch nie przerwie. To by w sumie ułatwiło liczenie punktów, bo sobie wtedy będziemy mieli jedną wartość. No to, że się straci troszkę, to nie szkodzi, ale pokaże nam to, ile maksymalnie można by wyciągnąć przy perfekcyjnej jeździe. No dobra. Łańcuch się nie przerwał, generalnie tego robić nie należy. Lepiej, żeby ten łańcuch się zakończył i rozpocząć nowy, bo w tej chwili my przekroczymy wartość 500 tysięcy. Ale okej, to nam ułatwi policzenie, ile można tu wyciągnąć. Z tego samochodu. Okej, zaraz będzie meta. Wszystko przebiega perfekcyjnie, nikt nas nawet nie próbuje wyprzedzić w tej chwili. No i wyszło praktycznie 80 tysięcy razy 7, czyli... Minimalnie więcej niż poprzednia, ale to jak widać minimalnie. To pierwsze, drugie miejsce to w zasadzie nie ma.